Rosjaną przed pierwszą wojną światową, czyli kiedy jeszcze tam była carska Rosja, potem grał w okresie międzywojennym, potem grał Niemcom, do czego się przyznał, a potem znowu Rosjanom i no pana już nie ma akordeon, właściwie to jest taki rodzaj harmonii, bo to mały akordeon. Ale jak trafił do pana? Trafił do mnie z bazarku w Milanówku, z którym ktoś go przyniósł i nie bardzo wiedział, co z nim zrobić. Ale znał tę historię. Historię mi opowiedział, bo to był wnuk tego pana. Pan też kolekcjonuje laski. Ta jest dziwna, bo to jest laska, jak pani widzi, to jest okazji rocznicy panowania Wilhelma II, cesarza Niemiec. Się otwiera wieczko, bo ona nie jest zakręcona, tylko ona jest prosta. Tak, tutaj wewnątrz jest kieliszeczek, bo najpijemy dla kurażu wpijamy cokolwiek, a dopiero potem bierzemy przeciwnika na sztyk, bo w środku jest sztylet. Szpikulec, którym można kogoś przebić. Można, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Czy zaszła kiedyś? Nie, tego nie wiem, bo aż tak... Pytam o pana historię. Nie zaszła raz, tylko komuś to pokazałem i wywołało to wystarczająco dobre skutki. Natomiast to jest laska z carskiej Rosji. To zrobił Wierszykow, koncesjonowany dostawca dworu carskiego. Te zegary, które słyszymy. Zegary tu i w następnych pomieszczeniach jest tutaj łącznie chyba z 50. I muszę pani powiedzieć, że to, na co patrzą z aprobatą moi goście dla prawdziwych kolekcjonerów, to jest wnętrzarstwo, mówiąc krótko. Coś, co się buduje dla klimatu, to jest architektura wnętrz. Czyli na przykład pan Franciszek Starowiejski, zawołany kolekcjoner i znawca, te zegary w ogóle uważał, a to są XIX i XX-wieczne zegary, za niegodne kolekcjonowania. Prawdziwe zegary, te, które zbierają kolekcjonerzy, to jest XVI, XVII, XVIII wiek. Czy jest jakaś czyjaś kolekcja, której pan temu komuś zazdrości? Nie, ale mnie zazdrościł na przykład Jerzy Waldor w kolekcji lasek i męczył mnie straszliwie, bo on miał bardzo piękną kolekcję lasek, o kilka z tych z moich zbiorów. Chyba jedną mu podarowałem, a one są chyba teraz w Muzeum Historycznym, a właśnie Muzeum Miasta Warszawy, bo tak się ono teraz nazywa. I czasami przychodzą ludzie, którzy chcieliby coś mieć, w tym bardzo znani kolekcjonerzy. Czasem daję. Daję czy sprzedaję? Nie, na ogół daję. To znaczy, no, nie daję rzeczy, do których jestem osobiście bardzo przywiązany. Natomiast komercyjna działalność wobec kolekcjonerstwa nie jest moją najmocniejszą bronią. Czy jeśli ktoś ma dużo par butów, to jest już kolekcja, czy zbieractwo? To jest maniak albo elegant. Więc pan coś o tym wie i ja coś o tym wiem. Wiemy, cierpienie przy nakładaniu bardzo pięknych butów i używaniu ich przez parę godzin wymaga naprawdę uznania, bo to jest wielkie cierpienie czasami. No, ale czego się nie robi dla snobizmu. Czyli przyznaje się pan, tak, że kolekcjonowanie ma w sobie szczyptę snobizmu? Niewątpliwie. Snobizm zresztą, prawdę powiedziawszy, nie jest niczym najgorszym. Są znacznie gorsze rzeczy niż snobizm. O zaledwie ułamku przedmiotów, które kolekcjonuje, opowiadał wydawca i kolekcjoner Wiesław Uchański. Za parę minut w drugiej części magazynu Kultura niecałkiem osobista fragmenty Wesela Wyspiańskiego w różnych wersjach słuchowiskowych. A potem powiemy o tych miastach świata, w których moda aż bucha na ulicach. Informacje dnia w skrócie. Minęła 22.30. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Tysiące osób wzięły udział w krajowej defiladzie pamięci żołnierzy niezłomnych. Uroczystości odbyły się w Gdańsku po raz trzeci. Po mszy świętej w Bazylice Świętej Brygidy liczni uczestnicy w towarzystwie rekonstruktorów przeszli ulicami miasta na drugi targ. Jak najbardziej, tak powinno to wyglądać, ponieważ trzeba czcić swoich bohaterów. Oni byli przez lata spychani na margines, tak, nazywano ich bandytami, a wreszcie są takie czasy, że można pokazać, że to jest po prostu polskie wojsko i trzeba to pokazać jak najbardziej. No, Piotrowski, to by się ta budowa bardzo podobała. Ale my się w końcu dumni, że jesteśmy Polakami, tak, to tak powiem. Moja mama jest, a mój tata. 60 lat i brałam udział. I w 37 roku byłam aresztowana, siedziałam w UB. Ja mam w łzach w oczach za wzruszenie. Pani wysoka wzruszona tym pierścieniem i w ogóle te generała na białym koniu. Myślę o nim, myślę jak on by się cieszył, że takie są, tacy ludzie, którzy pamiętają,
jako bohatera. Fantastyczne, patriotyczne. Nie mam słów. Mówiła minister Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa, która otrzymała od arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia pierścień Inki. Kończą się ferie zimowe w Polsce. Śląskie Kuratorium Oświaty wstępnie podsumowało wypoczynek w województwie. Jak się okazuje, Beskidy są coraz bardziej popularne, mówi wicekurator Dariusz Domański. Tej młodzieży, tych rodzin było bardzo dużo w tym roku i myślę, że zdecydowanie więcej niż w zeszłym. To jest efekt również pracy samorządu. To jest efekt pracy tych, którzy organizują ten wypoczynek w danej gminie i przyczyniają się do tego polepszenia infrastruktury sportowej, szczególnie dla narciarzy. W sumie w Beskidach wypoczywało w tym roku ponad 40 tysięcy dzieci. Internet rzeczy, tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa oraz przede wszystkim nowe telefony i smartfony. To tylko niektóre z atrakcji rozpoczynającego się jutro w Barcelonie Światowego Kongresu Technologii Mobilnych. Choć oficjalne otwarcie dopiero jutro, już zaprezentowano nowe smartfony. G6 firmy LG czy P10 produkowany przez Huawei. Szczególne zainteresowanie wzbudził stary aparat 3310 produkowany kiedyś przez firmę Nokia, a wycofany z produkcji 12 lat temu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Kultura nie całkiem osobista. Magda Mikołajczuk. Kłaniam się Państwu ponownie. Od paru dni już wiemy, że przedmiotem tegorocznego narodowego czytania będzie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Może więc w ramach przygotowań, albo zupełnie bez okazji, przypomnijmy sobie fragmenty dwóch świetnych słuchowisk według tego dramatu. Najpierw rok 1971, reżyseruje Zdzisław Nardelli, a wśród wykonawców najlepsi aktorzy, m.in. Halina Mikołajska jako Rachela, Zofia Kucówna jako Panna Młoda, Ignacy Gogolewski Pan Młody, Irena Eichlerówna Radczyni, Jan Świderski Gospodarz, Franciszek Pieczka Czepiec, Barbara Kraftówna Czepcowa i tak można by wymieniać, bo to wszystko są znakomite nazwiska. Aż chciałoby się przypomnieć całość, ale skoro trzeba wybierać, to posłuchajmy Danuty Szaflarskiej w roli Maryny, która rozmawia z poetą Gustawem Holoubkiem. Marynka rzekła, która sercem już dysponująca, tak po prostu, no chce ciebie, jak jaka wiejska dziewczyna. To niby ja ta dziewczyna? Ja oświadczyć się mająca? Skądże taka pewna mina? Wcale inne miałem plany, jeśli plany miał w ogóle. Chciałem coś powiedzieć czule. Chciałem zapukać w serduszko. Coś usłyszeć, coś podsłuchać. Jak się to tam musi ruchać? Jak się to tam musi palić? Muszę panu się pożalić. W serduszku nie napalone. Jak kto weźmie mnie za żonę, będzie sobie ciepło chwalić. Muszę panu się pożalić. Choć zimno, można się starzyć. Amor mógłby gospodarzyć. Amor ślepy może zdradzić. Amor duch skrzydlaty kończy. Pretensji do skrzydeł wiele. Więc się na pretensjach kończy. A nie kończy się w kościele. Byłby to już amor w klatce. Lis w ławce. Motyl w siatce. Paś królowej na usługach. Ślub po zapłaconych długach. Miłość nęci rozmaita. A, to z nami kwita? Kwita? Nie myślałem, że coś świta. Pan prawie obrażona. Czegoż to pan jeszcze szuka? Że nie poszła w las nauka. Któż się uczył? Tak wzajemnie. Ja od pani, pani za mnie. A nas już mnie pyta. A nic. Więc? Sztuka dla sztuki. Zawrót głowy. Wielka chwała. Niech pan sztuki płata różne, bylebym ja spokój miała. Rozmowa z panienką młodą. Jak ją zwykle młodzi wiodą w takim stylu skrzydełkowym. Rozmowa z panną, panną. O miłości, o amorze, o kochaniu, co w tym owym znagła się przejawić może. Szept z panną czarującą. Jest jakby mokrą. Przez pół serio, przez pół drwiącą. Pół mrozu, studium wartu. Pół mokro. Przez pół drwiącą, przez pół serio. Bawi się pan galanterią. Ale gdzie tam? Pan poeta, pan poeta. Coś jak liryzm struna brzękła. A pana się przelękła, że ta strzała niespodziana może trafić. Bawi panią galanterią. Przez pół drwiącą, przez pół serio. Stąd się styl osobny stwarza. Nikt nikogo
nikogo nie dosięgnę, tak? Nic nikogo nie obraża. Nałóg się chowa wstęta i prowadzi do ołtarza. Tajemnicą jest kobieta. Słucham, co to za wymowa? Słowa. Ale gdzie? No, jak za darmo, to trzeba korzystać. Czemu nie? Poeta? To była Danuta Szaflarska jako Maryna i Gustaw Holoubek w roli poety w słuchowisku według Wesela w roku 1971. A teraz o 30 lat młodsza radiowa realizacja dramatu Wyspiańskiego w reżyserii Janusza Kukuły. W roku 2001 Czepca zagrał Adam Ferency, dziennikarza Jarosław Gajewski, radczynią była Beata Tyszkiewicz, Zosią Ewa Domańska, Haneczką Izabela Bukowska, Kliminą Krystyna Królówna, Jaśkiem Adam Bauman. Zostaw, panie, w polityce! Wszyscy trzymają się mocno! Mili gospodarze, mam przez cały dzień dosyć chińczyków. Pan polityk! Otóż właśnie polityków mam dość po uszy dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy! A to czytaj, kto ciekawy. Wiecie, choć dziewczyny leżą. No daleko, Kajsi, gdzieś daleko. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi. Choćby było i daleko. A my tu cytamy gazety i syć. A po co? Sami się do śmiatu. Siwa do masz. Aby mógł wytrzymać w drodze. To pas mamy dla domu. Jego można doglądać z daleka przy obecnych możliwościach, ale są jednak takie prace, że człowiek wychodzi z pewnego systemu etatu pracy, w której jest. Powiem tak, ja znam mnóstwo ludzi, którzy łączą podróże nawet dalekie z pracą na etacie. Tak potrafią zakombinować pomiędzy urlopami, połączyć je sobie w jedną z weekendami, że dają radę. To są moi mali bichoterapie po prostu, bo tak, ale rozumiem, że tutaj pojadą na miesiąc, 5 tygodni. Ale pytanie, czy naprawdę podróż musi trwać pół roku albo rok? Mhm. Czy nie może być pokawałkowana? To nie jest jedyny model. To, że pojedzie się na przykład na miesiąc do jednego kraju, a dopiero za pół roku na miesiąc do drugiego, to nie zawsze ta podróż będzie gorsza niż jak będziemy się te 2 miesiące tułali pod rząd na przykład. Chciałabym mieć 2 miesiące urlopu, bo nie wiem, że tyle się nie ma. To jest kwestia wyboru, bo podjęłam taki wybór podjęłam parę lat temu. Ja zawsze wiedziałam, że chciałabym w takim trybie żyć i tak sobie życie ustawiałam. Dążyłam do tego, żeby miałam możliwość podróżowania, przemieszczania się, dogrobiłam wszystko, żeby ta praca była online. Jakby to była moja ścieżka i droga, którą pracowałam przez parę lat. To nie jest też tak, że pracowałam w jednym miejscu i pewnego ja stwierdziłam, rzucam wszystko, sprzedaję samochód, jadę. No nie, no. To też taki model oczywiście jest, wiele osób tak robi. Zetknęła się pani z takimi osobami? Niektórym wychodzi, to niektórym nie. Oczywiście. Pewnie nie. Nawet co kto lubi, bo głównie jest takich osób sporo z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo popularny model u nich. Sprzedajemy mieszkanie, czy tam dom, samochód. Też oczywiście trzeba ten dom mieć i samochód i tak dalej. I jedziemy w świat. Takich osób jest najwięcej, szczerze mówiąc. A reszta to są osoby, które są online, czyli tak zwani ekspaci, nomadzi, informatycy, programiści, marketingowcy, dziennikarze. Mnóstwo jest. A stacy, którzy łączą podróżowanie, że pracują przez pół roku, na przykład jak na statku, jako kelnerka albo kelner, zarabiają przez te pół roku, a potem przez kolejne pół roku za te zarobione pieniądze podróżują, zwiedzają i znowu. Taki też tryb jest. Sposobów jest naprawdę mnóstwo. Jeśli się chce, to się sposób znajdzie. Pytanie, czy się chce. I to jest główne pytanie. Po co? Ty naprawdę tego chcesz, żeby rzucić to wszystko. I czy chcesz rzucać? To jest warte, bo może wcale nie trzeba rzucać, może można to łączyć. I ja niczego nie rzuciłam, tylko zaczęłam łączyć ten swój styl życia, pracy naukowej z podróżami. Znalazłam jakiś sposób na to swój własny. Też nikogo nigdy nie namawiam, żeby rzucał wszystko i jechał w podróż. Bo myślę, że jest mnóstwo sposobów, żeby tego nie robić, a jednak wciąż odkrywać świat i poznawać nowe miejsca. 22 44 44 044. Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. To jest telefon. Jeśli macie państwo pytania do naszego gościa, to czekam na nie. To co najlepsze w TOK FM. Panie marszałku kochany, muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego Warszawa
Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad na podstawie artykułu 175 ust. 4. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę odchodzić w salę posiedzeń. Zarządzam przerwę 10 minut. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dzwoniła do nas pani Ewa, halo? Tak, dzień dobry, ja dzwonię z Warszawy. Tak. Ja chciałam pociągnąć pani bardzo prozaiczne pytanie dalej, bo pani Ola tak jakoś szybko urwała odpowiedź na to pytanie. A mianowicie, skąd pani bierze na to pieniądze? Ja mam córkę, która jest jeszcze studentką, ale jest powiedzmy w zbliżonym wieku i bardzo dużo też podróżuje i bardzo, nie w ten sposób, raczej w taki sposób, bo jakim pani powiedzmy mówiła w kontekście innych osób, ale jest jeszcze o wiele młodsza, z tym, że bardzo dużo też pracuje, jest na bardzo trudnych studiach wymagających mnóstwo nauki, kończy medycynę i bardzo dużo pracuje, udzielając korepetycji z języka francuskiego, pomagając w nauce i tak dalej. I wie pani, ta pani powiedziała tak, byłam kelnerką, oczywiście oszczędzałam, mogłam kupić lepszy samochód, zamienić na lepszy samochód lub kupić większe mieszkanie. Moja córka, pracując codziennie i studiując i naprawdę ciężko pracując, może zarobić kilkaset złotych miesięcznie. Mowy nie ma o kupnie najtańszego mieszkania, o kupnie najtańszego samochodu. Ja bym chciała, żeby ta pani dokończyła tą odpowiedź, bo bardzo jestem po prostu ciekawa, jak to się robi. Dziękuję. Dziękujemy, panie Bo. Rzeczywiście nie dokończyłam tego wątku, a jest warte poruszenia, szczególnie w kontekście pani córki, z tego względu, że ja też byłam w podobnej sytuacji, czyli osoby studiujące, a chcącej podróżować i próbującej to w jakiś sposób łączyć, a wiemy, że studentom nie jest lekko i rzeczywiście pieniędzy zawsze brakuje, ale jest na to sposób, bo jeśli... Znaczy, w moim przypadku to było studiowanie za granicą w Afryce. I bardzo ciężkie pracowanie na studiach, 15 lat, się utrzymania w książce, wszystkie krzyże. Za to i powiedział, że egipskie wyjazdowe. Krzyże w Egipcie, czyli 15 lat, to powiedział, że krzyżować znaczy rozciągać na palu. I w tej książce Śladami amuletu, ja miałam to podkreślone, a ta książka kiedyś 100 zł kosztowała, gdzieś pożyczyłam, to do mnie nie wróciła, ale ja duży użytek zrobiłam z tej książki Śladami amuletu. Jest też książka Śladami klątwy. Chyba też Torabiewicz napisał, ale tam o tych torturach średniowiecznych i tak to opisuje Kościół katolicki, że teraz to nie radzę tego w domu trzymać, bo jest linia mysia i moglibyście być wyklęci z kościoła. Natomiast ta książka Śladami amuletu jest bardzo ciekawa, bo ona pokazuje, że nie jest powiedziane, że to jest krzyż i dwie belki skrzyżowane pod jakimkolwiek kątem, tylko ponieważ pierwsi chrześcijanie do tego znaczenia nie przywiązywali, no bo to było bałwochwalstwo, no to można wyjaśnić, że to był pionowy słup lub pal, ale tak czy siak nie trzeba tego całować, nie trzeba tego czcić, bo to jest bałwochwalstwo, co chrześcijaństwo wpadło, a chrześcijaństwo to nie jest już chrześcijanizm. No i prosta sprawa. IV wiek. To było bardzo wcześnie, proszę Państwa. Konstantyn Wielki złączył wszystkie religie, to złączył też i pogaństwo. To z różnych kultur, niczym Arabowie, napłynęły i też zalało to. Także, proszę Państwa, Merkel powinna była domyślić się, że będzie to taki problem. Moim przedmiotem były podróże, więc zawsze te pieniądze szły tam. Ale tutaj się nie zgodzę, jeśli chodzi o te pieniądze ze stypendiów, bo są też staże badawcze. To jest na przykład Australia. W moim przypadku Australia w roku, tam prowadziłam badanie doktoratu, to był staż badawczy refundowany z rządu australijskiego, do którego Polacy mają dostęp całkowity. Każdy może się starać, jeśli ma projekt badawczy i chce to realizować. I tam pieniądze są na tyle dobre, że nie dość, że starczało mi, żeby żyć w Australii, a jest bardzo drogim krajem,
to jeszcze zaoszczędziłam sporo pieniędzy, które pozwoliłyby na podróżowanie przez kolejne pół roku. A trzeba po prostu sprytnie kombinować, a przez spryt nie mówię o takim szyjskim kombinowaniu i tutaj oszukiwaniu kogokolwiek, nie, tylko odpowiednim zarządzaniem budżetem i stawianiem sobie priorytetów. A jeśli chodzi o polskich studentów, to jestem przykładem na to, że jeśli się chce, to możliwości jest naprawdę mnóstwo w Polsce wyjazdowych. Jesteśmy jednym z najbardziej mobilnych narodów, a mnóstwo Polaków, studentów spotykałam za granicą, którzy z tego korzystali. Jest z nami pan Jerzy z Radomia. Halo? Przejście, że pójdą. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Ola jest bardzo interesującą, śmiałą, realizującą swoje marzenia osobą. Wyrazić? No bo trudno. Wprost. Chociażby życie rodzinne, prawda? Rodzina, budowanie jakiejś stabilizacji, dawanie czegoś też, radości innym. To może jeszcze teraz nie ukrytne, bo ten pęd zwiedzanie ze 60 krajów to robi wrażenie. Ale czas biegnie i kiedyś przyjdzie też i taki okres. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie, że ja to tak w podtekście, przepraszam, że to mówię za naszego słuchacza, ja rozwinę to pytanie typu teraz pani jeździ, a nie myśli pani o rodzinie, o dziecku i tak dalej. Tak coś wyczułam, mam wrażenie. To chyba o to chodziło. Oczywiście myślę o rodzinie i akurat mam taką możliwość, mam szczęście też, że osoba mi bliska podróżuje ze mną, więc to jest nasz wspólny styl życia. Nie muszę tego rozgraniczać, choć znam ludzi, którzy mają rodzinę, mają dzieci i również podróżują. Mam bardzo bliskich znajomych, którzy raz na pół roku wyjeżdżają z bardzo małymi dziećmi, podróżują i zwiedzają odległe kraje i łączą styl. Oni zrezygnowali z podróży, z posiadania dzieci, z poczucia bliskości, z priorytetów, tak jak pan tutaj powiedział, rodzinnych, tylko znaleźli sposób, żeby to łączyć. To jest kwestia tego, jaki styl życia się wybiera. Oczywiście nie wszystkim to pasuje, żeby się zaraz przemieszczać, ale nie możemy mówić, że jest to niemożliwe, bo ludzi na całym świecie jest wielu i tak samo jak wiele jest sposobów na życie. Więc niekoniecznie podróżowanie oznacza rezygnowanie. Więc jeszcze tak, podróże to nie jest pewna ciągłość. Nie musimy być w podróży przez 20 lat bez przerwy. Tylko mogą być częścią życia, uzupełnieniem. Mogą być przeplatanką z życiem codziennym. Także też jest na to sposób. Można to zrealizować, powiedzmy, w ten deseń, ale nie uważam, że podróże wykluczały życie rodzinne. Ktoś z moich znajomych powiedział, zapytaj się twojego gościa, co czuje, gdy wraca do Polski. A to było w kontekście takim, że wracaliśmy do Warszawy i wszyscy się bardzo źle czuli, że muszą wracać do Warszawy z pięknych miejsc, wie pani, gdzie przyroda i tak dalej. Uwielbiam wracać do Polski, zawsze mi Polski brakuje. Nawet z miejsc, które również uwielbiam i się w nich dobrze czuję, to w ogóle nie zmienia tego, że Polska jest moim domem i tutaj czuję się dobrze. Wręcz na mnie to dobrze wpływa. Taka przerwa bardzo mnie otrzeźwia i jak wracam, to się okazuje, że coś się tu rozwinęło nowego w Polsce, coś się zbudowało, ktoś zaczął bardziej dbać na przykład. Zawsze podziwiam, akurat ja jestem z Warszawy, zawsze podziwiam, jak się Warszawa rozwija, więc ja mam na ogół pozytywne konotacje z tym związane. Lubię wracać. Czy nie ma pani czegoś takiego, ojej, z tego pięknego, kolorowego światu wracam do tego, o teraz tak na przykład luty, za chwilę się zaczną też roztopy, takie ni to, ni sio, już zima się kończy, nie ma wiosny, brudno, szaro, zimno. Nie? Staram się strasznie skupiać na takich codziennościach, które trochę nam psują humor, bo tylko na pozytywach, na tym, że zobaczę się z bliskimi, z rodziną, że pójdę do ulubionej kawiarni, że przejdę się po mieście, w którym się wychowałam, raczej na takich aspektach, niekoniecznie na tym, że jest buro i zimno. No pewnie, że lubię słońce jak każdy, ale to nie wpływa na mój obraz kraju, bo zima jest taka sama i w Japonii, i w Stanach, także jakbyśmy chcieli się upalić, to wszędzie gdzieś może być brudno, szaro i brzydko. Jeśli tak odczuwamy rzeczywistość, to nigdy nie będziemy zadowoleni. Także wydaje mi się, że to jest dość miałki mimo wszystko na dłuższą metę. Rzeczywiście, jak się pojawia z wakacji,
ktoś się wyrwał na 2 tygodnie i wrócił do rzeczywistości swojej i jest niezadowolony. To właśnie to jest to pytanie, czy jesteśmy zadowoleni z naszego codziennego życia, no bo jeśli nie i podróże są ucieczką, no to jest kwestia troszeczkę głębsza. To żadna podróż nas nie ratuje, bo zawsze będziemy wracali do życia, którego nie lubimy. Więc pytanie, czy nie sposobem lepszym jest próba zmiany naszej codzienności. Zna pani takie osoby, dla których podróż jest ucieczką? Bardzo dużo. To jest motyw często spotykany. Bardzo często spotykany i według mnie. Ja nie uważam, że jesteśmy w stanie podróżami od czegokolwiek uciec. Na pewno jesteśmy w stanie zobaczyć dystans do pewnych spraw, do naszej rzeczywistości, może do problemów. Taki oddech, może spojrzenie z perspektywy innej, ale to było się. Tak jak kiedyś pisałam w jednym z swoich artykułów, że częstym motywem na przykład ucieczki, podróży jest niezadowolenie z życia. Jest to, że nie lubimy swojej pracy, nie lubimy ludzi wokół, albo mamy toksyczny związek i uciekamy od tego, zamiast to rozwiązać. Potem efekt jest tego taki, bo z takimi przypadkami się spotkałam gdzieś tam w drodze, że ludzie jadą do innego kraju i nagle zaczynają tą samą pracę, tylko że w innym miejscu. Nadal jej nie lubią, bo akurat to potrafią i nie zrobili nic, żeby zmienić, na przykład przekwalifikować się. Więc znowu robią to samo, tylko że w innym kraju. Nie jest lepiej, bo to pogoda nic nie zmieni, jak się nie lubi tego, co się robi na co dzień. Jeśli wdawali się na przykład w toksyczny związek przez 20 lat, to prawdopodobnie w innym kraju znowu znajdą sobie osobę, która będzie podobna. Więc to jest takie powielanie schematów i tutaj kraj i miejsce nas nie uratują, tylko wydaje mi się, że my sami, nasze podejście. Jeśli nie chcemy niczego zmienić na co dzień, no to cała podróż to nie jest żaden sposób. Bo co, to wyjechanie do ciepłych krajów i palmy, to będzie miło przez chwilę. Wracamy, a tam te problemy teraz zostały, bo nie są rozwiązane. Więc to nie kwestia chyba w podróżach, tylko w rozwiązywaniu naszych doczesnych rzeczy na co dzień i zmierzeniu się z nimi. Gdzie można będzie przeczytać pani relacje o wyprawie? Będę na bieżąco, za tydzień, no. Będę na bieżąco dzieliła się na blogu Travel and Keep Fit. Przypomnijmy, jeszcze raz, niech pani powtórzy. www.travelandkeepfit. Dzisiaj byśmy nie rozmawiali o tym Keep Fit, prawda? Może jak pani wróci, to porozmawiam. Pewnie. I w social media, czyli Facebook, Instagram, będę starała się na bieżąco dzielić nowymi odkryciami i tym, co zobaczę. Jak tylko internet pozwoli, bo może być różnie. No tak, i te 5 krajów to są? Argentyna, Chile, Urugwaj, Boliwia i Peru. Ma pani już taki cały rozpiskę. Co do dnia. Jeżeli wtorek to jesteśmy w Belgii, taki był kiedyś tak film, jest. Tak? Wszystko już jest tak przygotowane. Tak, jest dosłownie co do dnia rozpisane. Jest to intensywna podróż i bardzo dużo chcę zrobić w krótkim czasie, więc muszę to trzymać wszystko w ryzach. Tym razem nie jest to takie szwędanie się od miasta do miasta, tylko konkretny plan realizacji. Zależy mi na tym, żeby zobaczyć najpiękniejsze miejsca przyrodnicze. Ja tym się będę koncentrować. No to co? Czekam na szczęśliwy podróż. Czyli jest za tydzień o tej porze, jest godzina 23. Pani gdzie jest? W samolocie? W samolocie do Buenos Aires. W samolocie do Buenos Aires. Boskie Buenos. Boskie Buenos. Jak to świetnie zabrzmiało. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Ola Jaskłowska była naszym gościem. Czekamy na pani powrót i relacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To, co najlepsze w Tok FM.